Witajcie, witajcie. Przed Wami książeczka pani Ewy Ornackiej, skazana od wydawnictwa Rebis. Tak ona wygląda. I słuchajcie, mam najpierw dla Was taki mały cytat. W więzieniu trudno nie okazywać strachu. On jest wszechobecny. Najgorsze są noce, gdy czyjś krzyk lub płacz rozrywa ciszę i nie pozwala zasnąć do świtu. Ktoś szlocha, bo tęskni za domem. Ktoś kogoś krzywdzi lub wiesza się w celi obok na prześcieradle. Strach udziela się wszystkim. Słuchajcie, jest to bardzo przejmująca książka. Ja czytałam ją naprawdę zapartym tchem. Zawiera w ogóle tutaj rozdziały i podrozdziały tytułujące dane wydarzenie. To prawdopodobnie reportaż, który ja odebrałam raczej bardziej jako powieść. Opowiada o losach kobiet, którym przyszło zasmakować więziennych pomieszczeń. Nie da się zebrać ich do jednego worka, gdyż skala przewinień, za jakie tutaj siedzą, jest naprawdę ogromna. Same osadzone różnie odbierają w ogóle sytuację, w której się znalazły. Nie ma jednak co do tego wątpliwości, że żadna nie chciałaby tam być. Wolność. Tak naprawdę to słowo można zrozumieć dopiero wtedy, kiedy jej się łaknie. Gdy za oknem wszędzie widać tylko kraty lub wyskrobane przez innych więźniów przed nimi mury. Niewątpliwie każdy pozostawia coś tutaj po sobie. Tam na stałe zostaje ich cząstka, gdyż tego, co właśnie tam przeżyły, nigdy nie da się zapomnieć. Znajdziecie tutaj opowieści różnych osadzonych, które czasami będą bardziej lub mniej rozbudowane. Nieraz, by zrozumieć sam wątek, trzeba będzie przeskoczyć do innych wydarzeń, co może troszeczkę dekoncentrować, ale wszystko w zależności właśnie od zainteresowania samego czytającego. Ja naprawdę czytałam ją z wielkim zainteresowaniem, gdyż znajdziecie tutaj osoby, które nawet znacie z ich życia publicznego. Bywa, że niewiele informacji jest tutaj zawartych, ale bywają i bardziej rozbudowane. W ogóle same więzienie znajduje się w Grudziądzu i jest określone bardziej jako zakład karny dla kobiet. Numerze 1. No i tak, niby jest to reportaż, aczkolwiek wciąga niesamowicie. Poznacie tu nie tylko suche fakty, ale i też wszelkiego rodzaju skandale. Rozmówczynią samej autorki będzie tutaj Beata Krygier. Kiedyś ona wydawała wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a teraz sama jest osadzoną. Co o tym wszystkim myśli? Czy jest ktoś z Was ciekawy? Mega książka, bardzo ją Wam polecam, naprawdę czyta się jak powieść, chociaż jest to reportaż. Czasami jeżeli chcecie się bardziej wgłębić w te Wasze wydarzenia, być może, że było spowodowane tym, że ja mogę być chwilami rozkojarzona, ale jeżeli ktoś czyta uważnie, nawet nie będzie musiał wracać do pewnego momentu, żeby w ogóle skojarzyć, o co tutaj chodzi. Niewątpliwie osoby, które tu występują, możecie znać właśnie z tego życia publicznego, bo jednak... są wszechobecne w telewizji, mówi się o nich, a te rzeczy, które są zawarte tutaj, się nie upublicznia. To są rzeczy, które są wielkimi tajemnicami, które naprawdę czasami lepiej zachować dla siebie i się w tym momencie nie odzywać, niż komuś coś powiedzieć i przez to może wyjść nie jeden skandal. Także książka jest mega. Mówię Wam, bardzo ją Wam polecam. Czyta się naprawdę szybciusieńko. W ogóle nie odczujecie, że to jest reportaż. Ale rzeczy, które się dowiecie stąd, zostaną z Wami na długie, długie czasy. Okej, mam nadzieję, że Was zachęciłam do książki, bo naprawdę jest warta przeczytania. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, nawet trochę pod thriller psychologiczny, bym powiedziała, że podchodzi, bo jednak one zwierzają się ze swoich sekretów, które nie zawsze są dobre, nie zawsze są miłe. To książka jest naprawdę mega, przynajmniej dla mnie, więc ja z czystym sercem ją Wam polecam i się z Wami żegnam. Pa, 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 pa.